Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszym filmem zamykamy już stary rok i zapraszam Was na haul z grudnia. Pokażę Wam rzeczy, które właśnie w tym miesiącu wpadły do mojej szafy, a część z nich jest już na wyprzedaży. Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Na początku grudnia wybrałam się na zakupy do TK Maxa w poszukiwaniu świątecznych świec. I moją uwagę przyciągnęły te oto kapcie. To nie jest marka Emu, to nie jest marka Ag, to jest australijska marka, której kompletnie nie znam. Natomiast to, co skłoniło mnie do zakupu tych oto pantofli, to trzy rzeczy. Po pierwsze cena. W takiej standardowej cenie TK Maxa kosztowały one 199 zł. Natomiast w dniu, w którym ja się pojawiłam właśnie w TK Maxie, były one przecenione o połowę i kosztowały 99 zł. Więc mówię, jak na takie kapcie cena bardzo dobra. Druga sprawa, druga kwestia, która sprawiła, że jednak skusiłam się na te buty, to oczywiście pora roku. Stwierdziłam, że nie ma sensu kupować kolejnej pary ciepłych, grubych skarpet do łażenia po domu. Zainwestuję pieniądze w takie oto fajne kapcie, pantofle. A jako użytkowniczka Emu, Wy o tym doskonale wiecie, że uwielbiam te buty w okresie zimowym. Wiedziałam, że będą one ciepłe, będą przyjemne i będą również wygodne. No i właśnie trzecia kwestia to jest materiał, z którego one są wykonane, ponieważ jest to wełna merynosów. Nie znam absolutnie marki, która stworzyła te oto kapcie, ale mogę już po miesiącu użytkowania powiedzieć Wam, że są tutaj mięciutkie, bardzo wygodne. Niestety wyciera się futerko tutaj na pięcie. Ale jeżeli chodzi o komfort noszenia ich po domu, czy właśnie o ciepło, które dają, to nic ich nie pobije. I powiem Wam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w grudniu. Nie wiem, czy są one jeszcze dostępne w TK Maxie, ale proponuję sprawdzić, bo jakiś czas temu, chyba z 2 tygodnie temu, jeszcze przed samymi świętami, widziałam, że były one w tej regularnej cenie, natomiast był problem z rozmiarówką. Także jeżeli Was interesują, to szukajcie, a rozwiązanie na zimę idealne. Kolejny zakup w grudniu była to bielizna marki Intimissimi, a dokładnie majteczki. Kupiłam 4 pary bielizny bezszwowej, którą po prostu uwielbiam. Wzięłam w takim kolorze beżowym, standardowym, w kolorze kremowym, chociaż on tutaj w kamerze wygląda na biały, granatowe, jak widzicie, i jeszcze wzięłam takie bawełniane, szare. Dlaczego Wam pokazuję te majteczki? Otóż one w standardowej cenie kosztują 30 zł. A w tej chwili w Intimissimi trwają wyprzedaże i właśnie te kolory możecie kupić w cenie minus 25%. Dopytałam w sklepie o biustonosze właśnie z serii Basic, te biustonosze bezszwowe. Niestety one nie są na wyprzedaży, ale wybrane modele, jeśli chodzi o te oto majteczki, możecie właśnie kupić dużo, dużo taniej. Jeśli chodzi o wyprzedaż, samą wyprzedaż w sklepie Intimissimi, to widziałam, że już zaczynają się ceny od minus 25% w górę, natomiast nie ma na wyprzedażach w tym roku, w tym sezonie białej bielizny, cielistej bielizny, no i właśnie tej serii basicowej. Natomiast jeżeli tak jak ja lubicie bezszwowe majteczki, to lećcie do Intimissimi, bo dostaniecie je naprawdę w dobrej cenie. Ja co prawda kupiłam je jeszcze w cenie regularnej, ale gdyby podliczyć te 4 majteczki w przecenie, to zapłaciłabym za nie niecałe 90 zł, więc myślę, że się opłaca. Kolejna rzecz w mojej szafie, która pojawiła się na początku grudnia, jest to bluza. Wygląda ona tak i jest to bluza marki Liugio. Z tyłu jest gładka, ma tylko taki malutki tutaj napis, a z przodu jest wyszywana ćwiekami w srebrno-złotym kolorze. Jak widzicie, ma taką gwiazdę. Te ćwieki również pojawiają się tutaj na rękawach. Ja już tą bluzę pokazywałam Wam na moim Instagramie i to jest tak naprawdę prezent od mojego Maxa, który na początku grudnia wyjechał do Neapolu, do Włoch i tam sam z siebie kupił mi bluzę. O, Liugio, także nie powiem Wam, w jakim ona była cenie. Nie jest to co prawda najnowsza kolekcja. Podejrzewam, że może być ona już w tej chwili w sklepach Liugio na wyprzedaży, także jeżeli Was
interesuje, to gorąco Wam polecam. To, co mi się w niej najbardziej podoba, oprócz tego, że jest czarna i ma naprawdę fajny, ciekawy ten motyw, to duży dekolt, który można sobie zaciągnąć na ramię. Bluza jest w sumie szeroka, ona jest w rozmiarze S, ale jest bardzo, bardzo wygodna i bawełniana. Kolejny grudniowy zakup to ten oto piękny, kolorowy sweterek marki Benetton. Kiedy pojawiłam się w filmie z Pawłem właśnie w tym oto sweterku, padło mnóstwo pytań, jaki jest marki, jak się nosi, pisałyście do mnie wiadomości prywatne, jak z materiałem i co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Otóż ja go kupiłam na samym początku grudnia, kiedy pojawiły się już pierwsze wyprzedaże w marce Benetton i on standardowo kosztował 219 zł, a ja zapłaciłam za niego 119 zł i to jest rozmiar S. Jak widzicie, też ma bardzo ciekawy tutaj dekolt, który jest taki wyższy, mniej więcej tak jak tutaj widzicie w tym sweterku Oysho. Kolory przepiękne, naprawdę przepiękne. Ale dziewczyny, uwaga, to jest mohair, a jak wiecie, mohair gryzie. I tutaj też Was właśnie ostrzegałam w tych wiadomościach prywatnych, że jeżeli nie lubicie takich gryzących sweterków, to uwaga, uwaga, tutaj mamy mohair. I niestety pod ten sweter musicie coś założyć. Albo bluzeczkę z dłuższym rękawem, albo koszulę, która też będzie fajnie się prezentowała. No bo ten efekt, nieprzyjemny efekt na skórze się pojawia, zwłaszcza tutaj w okolicy dekoltu. Natomiast kolor urzekł mnie niesamowicie i stwierdziłam, że no muszę mieć ten sweterek, mimo tego, że gryzie, mimo tego, że jest to mohair, muszę go u siebie mieć. Zresztą zobaczcie, on przepięknie podbija kolory na naszej skórze. Będzie pasował i dla blondynek, i dla brunetek. Widziałam, że jest też dostępna wersja tego sweterka w nieco innym kolorze. Niestety nie wiem, czy jest on dostępny w sklepie online, ale jest już dostępny na wyprzedażach, takich standardowych wyprzedażach w marce Benetton, także szukajcie, jeśli nie przeszkadza Wam, że jest to mohair i podoba Wam się taki oto przepiękny kolor. No to teraz przejdziemy do mojej ukochanej Zary i pokażę Wam dwie ostatnie rzeczy, które nabyłam w grudniu i które będą też ostatnie, jeśli chodzi o ten haul. Pierwsza z nich to są jeansy. Słuchajcie, bardzo zależało mi na zwykłych, szarych, prostych jeansach. Takie, które nie będą miały wysokiego stanu, nie będą miały żadnych dziur, będą ładnie dopasowane, miały dosyć długie nogawki i też proste nogawki i znalazłam. To nie jest dział młodzieżowy, to jest ten dział standardowy kobiecy. Jeans jest ciepły, gruby, bardzo fajnie się nosi, też fajnie się rozciąga. Jednak tak jak mówię, nie ma na tych jeansach nic specjalnego, to jest po prostu zwykły, szary kolor. Ale uwaga, jeśli będziecie zamawiać je online, a wiem, że są w tej chwili na wyprzedaży, to weźcie dużo większy rozmiar. Bo ja troszeczkę się zdziwiłam, kiedy standardowo biorę rozmiar 36, czasami 38, okazało się, że jeżeli chodzi o ten model, musiałam wziąć rozmiar 40. Tak, dobrze usłyszałyście, rozmiar 40 i leży on na mnie idealnie. Ja kupiłam jeansy w cenie 139 zł i one są w tej chwili na wyprzedaży za chyba 99 zł, o ile się nie mylę, albo 99 zł, albo 89 zł. Także gorąco Wam je polecam, sprawdzajcie, jeszcze tylko pokażę Wam, że one tutaj na dole nogawki są tak ucięte. O, to jest takie jedyne udziwnienie, mogłabym powiedzieć, w tych jeansach, ale poza tym nie mają absolutnie nic, zwykłe, proste, szare jeansy, także polecam Wam sprawdzić, jeśli takich szukacie. No i ostatni zakup, jeśli chodzi o grudzień, to będzie kożuszek. Już Wam pokazuję. Czarny kożuszek z Zary, który prezentuje się tak. I jeśli śledzicie moje filmy, chyba kolejny raz się powtórzę tutaj, to też doskonale wiecie, że ja już posiadam kożuszek z Zary, identyczny, w takim kolorze beżowo-cielistym, lekko szarym i kupiłam go w zeszłym roku. I to była
jedna z najlepszych inwestycji w zeszłym roku, natomiast w tym roku, w grudniu, postanowiłam, że kupię sobie identyczny, a taki się właśnie pojawił, tylko że ciemniejszy, czyli ten oto czarny. Wykonany jest bardzo dobrze, kosztował 399 zł, ja mam rozmiar S, leży na mnie idealnie, jest ciepły, jest wygodny, na dole ma również pasek, którym możemy sobie go ściągnąć. To nie jest też taka wersja bardzo dopasowana i obcisła. Generalnie te wszystkie kożuszki, które będziecie szukać, czy w Zarze, czy w jakichś innych sklepach, one nie mają takiego kroju bardzo, bardzo dopasowanego, troszkę przypominają ramoneskę, ale to nie szkodzi, bo jak założycie pod niego grubszy sweter, to idealnie będzie na Was leżał. Także kupiłam ten oto przepiękny kożuszek, bardzo się cieszę. Niestety nie wiem, czy jest on w tej chwili na wyprzedaży w Zarze. Podejrzewam, że może nie do końca być, bo to była nowa kolekcja, ale sprawdzę to i jeżeli tak będzie, to oczywiście w opisie do tego dzisiejszego filmu znajdziecie wszystkie linki, w tym linki wyprzedażowe do tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Dobrze kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o grudniowy haul. Pokazałam Wam rzeczy, które w większości są na wyprzedaży. Jestem ciekawa, czy już coś upolowaliście na wyprzedażach. Przyznam się Wam, że ja już poszłam do Zary dwa razy i dwa razy wyszłam bez niczego, ale kto wie, może w styczniu uda mi się coś kupić i wtedy będzie kolejny haul albo pod koniec miesiąca, albo na początku lutego. Trzymajcie kciuki, może wyłapię dla Was jakieś perełki, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy coś już nowego u Was się pojawiło, wyprzedażowego, czy upolowaliście we właśnie jakieś ciekawe perełki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, linki jak zawsze znajdziecie w opisie do tego filmu i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!